Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie taki poglądowy odcineczek z demka. Demko nazywa się Chernobyl Liquidators Simulator. Gra jest dostępna na Steamie w wersji demonstracyjnej póki co. Mam nadzieję, że za niedługo wyjdzie do wersji pełnej już, oficjalnej. Za tą grę odpowiada Live Motion Games Studio, czyli takie studio, które jak widzicie tu po prawej stronie już ma na swoim koncie Builder Simulatora, bardzo fajną gierkę. Ostatnio przez nas ogrywane też demko World War II Rebuilder, czyli też odbudowy miast, i tak samo Train Station Renovator. Także naprawdę świetne tytuły ma na swoim koncie to studio. O co chodzi w Czarnobylu? Gra o Czarnobylu, gdzie sobie powiedzmy można to tak ująć, że będziemy jakby odnawiać całą tą katastrofę z Czarnobyla. Niestety nie będziemy tutaj walczyć ani z mutantami, ani z żadnymi potworami, a oprócz tego będziemy sobie po prostu mieć ciężką pracę, aby całą tą radioaktywność opanować i tak naprawdę pomóc ludziom tutaj i rządowi. Dobra, zaczynajmy sobie. No i witam, witam. Jak widzieliście, zajechaliśmy na akcję, piękną akcję. Tutaj widzimy, że już nasza ekipa gasi pożar. My przyjechaliśmy na blok trzeci i czwarty. Tutaj widzę, że ostra akcja już się wydarzyła. Chyba reaktor jądrowy wybuchł, tak jak to miało miejsce w Czarnobylu. Ja na początku chciałbym jeszcze podziękować użytkownikowi Jakubikson za to, że polecił mi tą gierkę. Także dzięki, dzięki. Na pewno sobie ją ogramy. I zobaczymy, jak to się ma. Dobra, lecimy, lecimy, bo nie ma czasu. Tutaj, jak widzicie, ogień się pali. Mamy tutaj lekkie podpowiedzi.
Także tutaj sobie widzimy pod literką J nasze zadania. Mamy ugasić pożar, pobocznych jeszcze nie mamy. No i w kolekcjach mamy jakby samouczki, czyli tu jest cały poradnik. Czyli możemy sobie użyć radioodbiornik, wiadomości, naciskając trójeczkę. No to lecimy z tym. Dobrze, dobrze, tak jak mówił kapitan, musimy się dostać do tej elektrowni. Jak widzicie tutaj, jak podchodzimy za blisko, jest taki znaczek nam się pojawia, już ogień się robi na czerwono. To znaczy, że już zaczyna nas powoli nagrzewać, więc musimy założyć cały zestaw, czyli maskę gazową pod literką G. No i jesteśmy w masce gazowej, musimy to ugasić pewnie, tak żeby ugaść pobliski pożar. Możemy sobie poczytać, jak to gasimy. Tutaj mamy samouczki podstawy, czyli bieganie i tak dalej. Radio, maska przeciwgazowa też, także ona obniża, nie? Źródła ciepło, ten źródło ciepło nam schroni przed źródłem ciepło. I F to jest latarka, także latareczka też na pewno nam się będzie przydawać. Ale dobra, gasimy to. Odkręcamy sobie wąż i jedziemy z koksem, bo to trzeba ugasić. Dobra, pierwsze ugaszone. No i dobra, no i my mamy tutaj w tym wężu, możemy sobie wodę uzupełniać. Ten pasek po prawej stronie, taka butelka wody, także pewnie to będziemy sobie. Dobra, jedziemy, uzupełniamy wodę. Bo co to za strażak bez wody, nie? No niestety się nie da, jedziemy. Patrzcie, jakie tu w ogóle zniszczenia są w tej masce. My siedzimy w masce, to wiecie, to trochę nam tam lepiej się oddycha. Jest też leczenie pod literką. Pewnie pod literką. Tu mamy literkę C, tak, czyli pod literką C mamy leczenie. Dobra, co mamy zrobić? Wziąć łopatę, no to biegniemy, bo to szybko łopata, bo to akcja, to wiecie, to trzeba się szybko poruszać. Dobra, jest i łopatka. No i super. Dobra. Zbliżyć się do głównego pożaru, no okej, no to tędy, tak? Dobra, no to jedziemy. Patrzcie, to szybka akcja musi być. Tu nas trochę parzy, ale jest ok. To musimy zgasić. Dawaj, panie. Gaś ten pożar. Dobra. Wydaje mi się, że nawet nie musimy ich do końca. One się już same chyba dogaszą. Tak, on już się dogasza sam. Także spoko. Dobra, skakuj tu. Będziemy to wszystko gasić, panie. Co my tu musimy zgasić? Tych dwóch nie możemy, bo one są tak jakby niedostępne dla nas. Jak widzicie, są takie jakby nieskończony znaczek mają pod sobą. Ale dobra, ale te dwa będziemy mogli, no to gasimy. Dobra, tutaj leje wodę na pewno, wy tego nie widzicie pewnie, bo to tak słabo widać, ale woda się leje, jeden i drugi. Dobra, gaś tam, gaś, te mniejsze pożary takie, nie? Także dobry strażak ze mnie, dobra, ugaszone. No i lecimy stąd, na pełnej. Dobra, nie jest źle, trochę życia straciliśmy. Bo to wiecie, jak za blisko jesteśmy ognia, to jednak to żyćko nam leci w dół. Super, super, super. Ja sobie jeszcze wodę napełnię. Bo to wodę trzeba mieć napełnioną cały czas. I widzę, że komendant do nas dzwoni ze straży naszej pożarnej. To sobie odbierzemy, co on tam chciał. Może nic nie chciał? Ha, dzwonił wcześniej, widziałem, ale dobra. Космика вот как четвертый отрядный пункт, потому крупный, полиционных единственного входа. Dobra, bo on gada coś. Dobra, gadają ze sobą. Ale weźmy te narzędzia, które nam się przydadzą. My mamy wejść na dach teraz, na pierwszy dach. A nie, mówisz coś? Nie chce on nic mówić. Porucznik Władimir Prawik. Jako jeden z pierwszych strażaków na miejscu zarządziłem natychmiastowe gaszenie pożaru. Wysłałem oddziały do czwartego bloku, aby sprawdzić wyrządzone szkody, ugasić pożar na dachu hali turbiny i zabezpieczyć sprzęt. Wysłałem też strażników na wyższe piętra, aby poszukać personelu. Jednocześnie zadzwoniłem do oddziału straży pożarnej w całym regionie Kijowa, aby zabezpieczyć elektrownię przed dalszymi uszkodzeniami od ognia. Dobra.
Dobry, dobry komendant. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakieś znajdźki? Tu jeszcze coś jest. Dzień dobry, czy to drugi oddział zakładowej straży pożarnej? Tak, co tam się pali? Doszło do eksplozji w głównym budynku. Trzeci i czwarty, między trzecim i czwartym blokiem. Czy tam są ludzie? Tak. Dobra, myślę, że nie będę tego dalej czytał. To jest taki, powiedzmy, zeznania chyba ludzi, którzy tu dzwonili. Ta transkrypcja ich. Okej. Dobra, ten coś pisze. My jedziemy gdzie? Tam, musimy wejść na pierwszy budynek dachu. No dobra, no to lecimy. Tu mamy mapkę. Sprawdźmy sobie, jak się mapkę otwiera. Mamy uratować techników. Dobra, ale widzę, że tutaj są jakieś inne. Widzicie? Dobrze, że jesteś na miejscu. To jest wszystko, co przegapiliśmy. Szkoda, że to jak sobie za późno troszeczkę nacisnęliśmy, to nam tylko kapitan nie powiedział, ale to sobie można w wiadomościach radiowych poczytać. Dokumenty, jakie znaleźliśmy też. I teraz mapka. Mapka się wyszukuje pod numerkiem 2 i X-em, żeby coś tam włączyć. No dobra. Czyli dwójeczka i tutaj widzę prawym możemy sobie przybliżyć, więc my jesteśmy tutaj, tu mamy uratować techników i tu, dobra, tu są nadal to samo, więc tędy wchodzimy i idziemy tu. No dobra. Gdzie to jest? To tędy, tak? Dobra. No to lećmy. Weźmy sobie tą sikawkę naszą w rękę. Dobra, jest akcja. My tu sobie możemy skoczyć. No i lećmy. O, chyba coś leci z góry, z dachu. Niedobrze. Cię chyba zaczyna zawalać budynek powoli. Czy tu strażacy w środku? Patrzcie, już są w środku strażacy, kurde. Nieźle. No nie sądziłem, że tu będzie fajnie tak zrobiony ten klimat oddany tej gry. Ale bardzo sympatycznie, dobrze, że to jest tak oddane. Mam nadzieję, że gra będzie miała swoje wydanie za niedługo. Jeśli tak, to może nam się uda ją w pełni ograć. Byłoby fajnie. Dobra, nic nie widzimy. Zmęczyliśmy się trochę w tej masce gazowej. Ale powiem, że tu pierdykło. Szczerze mówiąc. Nie chciałbym, wiecie, umniejszać eksplozji, ale no. Ale walnęło. Okej, trochę mało strażaków przyjechało według mnie, no ale to ile tam tych wozów jest? 4? Troszkę mało. Oni jeszcze nie wiedzieli, nie byli chyba świadomi tego, że to pierdykło, promieniowanie, że jest, nie? I tak dalej. Bardziej myśleli, że to pożar jakiś lekki. Dobra, nie podchodzimy, bo jak wiecie, jak podchodzimy na czerwono, to już czuję, że to życie nam zacznie schodzić. Dobra, gaś się, panie pożar. O, cofnęło nas. Ciekawe, dlaczego nas cofnęło. Na ogół nas cofa, jak życie stracimy całe. Więc nie wiem, czy nie zauważyłem, że nam życie spadało? Ha. Albo za blisko ognia podeszliśmy. Okej. No dobra. Okej, gasi się. Może za blisko podeszliśmy. Czasami nie zauważyłem, że... Bo wcześniej chwilkę to pograłem tą grę, więc zauważyłem, że... Żeby przynajmniej wiedzieć mniej więcej co i jak. Takie, wiecie, techniczne rzeczy poustawiać, czy dźwięki dobre. Dobra, możemy sobie wymienić nasz zbiornik. Z wodą, okej, mamy kolejny zbiorniczek z wodą. No i dobra, panie, ugaś jeszcze ten pożar. Czasami zauważyłem, że ta gra lubi cofnąć, więc nie wiem dlaczego, ale lubi. Tu mamy chyba radioaktywny odłamek. Kurde, to lepiej się tam nie zbliżać. Dobra, gdzie my mamy jeszcze? Ugasić pożar, może tu na górę trzeba podejść, tak? Można tu wyjść? Można, okej. No tak jak myślałem właśnie, to życie tam spadało i nadal nam spada. To chyba przez to, chyba nie zauważyłem wtedy. Chyba za gorąco tam było, gdzie staliśmy. Dobra, panie, weź ten pożar, ugaś. Trochę wody chyba nie mamy już, ale tu mamy gdzieś zbiornik na napełnianie wody. O, dobra, jest. Spoko. Wtedy chyba nie zauważyłem, że nam jednak życie całe zleciało. To dobra, to wiemy jak wygląda śmierć. Śmierć nie wygląda w tej grze, bo nas przenosi troszkę wcześniej. Dobra, panie, akcja. Dawać, nie ma czasu, pożar się pali. Gasić to trzeba. Dawaj, gaś to.
Dobra, myślę, że to już się samo dogasi. Czy nie? No, nie dogasza się, dobra. Myślałem, że się dogasi samo już. Powinno się dogasić, dobra. Jeszcze te takie mniejsze pożary. Dobra, tu ugaszony. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, tu ugaszony, mam nadzieję. Nie, jeszcze nie. Dobra, panie. Panie strażak, gaś to gaś, nie ma. Dobra, zbiornik trzeba wymienić. Oczywiście, co my tu mamy? O, tu możemy sobie wodę napełnić, super. To napełniamy tą wodę. No, co chwilę trzeba wodę napełniać, z tego co widzę, ale to dobrze, to dobrze. Dobrze, że w ogóle jest taka możliwość napełniania wody, że co chwilę dali te do gaszenia. Czy my możemy tutaj przez tą stronę ugasić, czy nie możemy? No, niby byśmy mogli, ale tak jakoś powoli. To widzę, że to idzie. Nie, no może nam się uda przez tą kratę to ugasić. Dobra, gaś się, panie, gaś, bo ja tutaj nie mogę. To trzeba tak odpowiednio trafiać gdzieś w tą... dobra, już nam się woda jedna skończyła. To wymieniamy wodę i lejemy dalej. Dobra, ugasiliśmy tutaj chyba już. Super, dobra, tu ugaszone. Napełnimy sobie jeszcze raz, bo to wiecie. Mi się wydaje, że w tej grze woda to będzie podstawa dla nas. Także trzeba będzie ją często napełniać. No, ja sobie chociaż raz użyję apteczurkę, bo nie chciałbym zginąć aż tak bardzo. Super. O, i dodaje nam odporność na obrażenia jeszcze. Nieźle, fajnie. No, drugi raz niepotrzebnie, ale dobra. Chciałem kucnąć i wiecie, na ogół kucanie jest pod C, a w tej grze jest pod kontrolem, więc... no, dlatego... Dobra, wspinaj się, Marian. Nazwę go Marian. O, apteczka, patrzcie, tutaj leży. Dobra, przyda nam się. O, co mu się dzieje? Chyba go ten już promieniowanie zaczyna dociskać trochę. Ale maskę ściągnął. Dlaczego chłopak maskę ściągnął? Panie, załóż tą maskę, kurde. Dobra, tam mamy się dostać. U, panie, to ciężko, kurde, po takich zgliszczach mamy chodzić. Dobra, tędy chyba nie przejdziemy. Tu mamy jeszcze jakiś pożar mały, się pali pod schodami. Weź się, panie, ugaś. No lej, 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 lej na niego wodę, lej. Dobra. Dobra, super. Czy my tu coś jeszcze możemy? Tu jest jeszcze jakiś mikropożar. Wiecie, ugasimy wszystko, bo z takich mikropożarów później się może... Może później się coś rozpalić więcej, nie? No ale dobra, tu już widać, że jest ugaszone. To trochę żaru jeszcze, ale to dogaśnie. No i lecimy na górkę. Wspinamy się. Musimy tutaj, wiecie, uratować tych techników na tym dachu. O, drabiny nie ma. Halo? Kurde, widzę, że tam prądu chyba w całym mieście też nie ma. Tu? O, chyba... Chyba się nie złapaliśmy. No dobra. Okej. Okay. No, można i tak. Można i tak. Dobra, od początku. Dobrze, że pożary chociaż... No co on robi? Kurde, z tym kucaniem. Dobra, muszę się przyzwyczaić, że to się nie kuca pod... gdzie my musimy wyjść? Tutaj, dobra. Tutaj na ten. Dobra, dobra. Muszę się szybko zlokalizować po prostu, nie? Wiecie, bo jak nas tak cofnie dosyć daleko, to... ale dziwne, tam mieliśmy zejść, tak? Ale tam się chyba trzeba było złapać tej, a ja się nie złapałem. No dobra, to taki ze mnie strażak, że już bym dwa razy zginął przecież, nie? Przecież to taki ze mnie strażak dobry. Dobra, tu trzeba będzie się złapać, okej. Okay. Dobra, super, no to leć. Wodę mamy napełnioną, okej. Okay. Co nasz kapitan gada? And should contain a staircase leading to the roof. There are also technical pathways there. They should give you access to the cooling stack basin. I am confident that you will succeed, brother. Over and out. No okej. Kapitan jest przekonany, że nam się uda tam doskoczyć na drugą stronę, ale to najpierw trzeba ugasić pożar, jak my chcemy. No pewnie trochę tam daleko, na tą drugą stronę.
No ja nie wiem, czy my tu damy radę doskoczyć. Czekajcie, ja sobie wodę może napełnię. Dobra, niech woda będzie na fulla. No mam nadzieję, że nam się uda tam doskoczyć za pierwszym razem. Okej, czy my biegamy tak, czy my z shiftem biegamy? Shiftem chyba. Dobra, leć Marian. Ty, dobra, złapał się, uff. Nie no, super, ale no kurde, skok wykonał potężny. W takim stroju, w masce. Chociaż maski teraz nie mieliśmy, ale założymy sobie maskę. Dobra, lecimy. Patrzcie, jakie zgliszcza normalnie. Hops, hops. Szybko, bo tu radioaktywny odłamek gdzieś. Tu leżał radioaktywny odłamek. Kurde, ale nas trochę skroiło. Dobra, gdzie my mamy iść? Tu na dół? Okej. Dobra. Dobra, tu mamy do napełniania wody. O, łopatą drzwi. No okej. Chciałem, że to bardziej łomem jakimś, ale spoko, można i łopatą. Uuu, ciepełko. Dawaj, dawaj, Maria, woda. Lej wodę. Dobra, ugaszone. Dobra, gdzie my mamy iść? Tutaj nie możemy. O, chyba go znowu coś... Chyba go znowu coś męczy. No i chłopak chyba w tej masce gazowej nie za bardzo może chodzić. Ale jest strażakiem, no to kurde. To maska na twarz, panie, cały czas. W masce musisz chodzić, panie, nie ma siły. Dobra, co my tu możemy zrobić z tym, coś? Okej. Patrzcie, jaka siła, kurde, takie zbrojenia metalowe chłop ruszył. A, tu w środku nie było metalu, chociaż tutaj jest metal, kurde, no to tak... Takie niedopracowanie z gry trochę. Dobra, gdzie my mamy iść? Tam, wzdłuż szpionowej ściany, no dobra. To pytanko, czy my tu coś możemy zrobić? Nie, okej. Rurę, panie, wystaw i jedziemy z tą z tym ogniem. Dobra, super. Dobra, czym ja sobie mogę napełnić jeszcze wodę? Wiecie, bo woda się przydaje w tej grze. Dobra, napełniaj. Dobrze, że w ogóle tutaj ten, nie? Dobrze, że tutaj są takie punkty, gdzie można wodę napełnić. Są też dosyć często one. Więc to jest o tyle spoko. Dobra, tu przez rurkę, tu przez rurkę. A ja nie wiem, to tak szczela, że ja nie wiem, czy ja bym chciał to koło tego przejść. Może kucniemy tutaj, będziemy koło tego przechodzić, bo wiecie... No jakieś kable z prądem to nie bardzo, nie? Dobra, tu mamy ogień jeszcze, też go ugasimy. Dobra, ugaszony. Ugaszony? Dobra, ugaszony. Dobra, wchodzimy gdzieś, wchodzimy chyba do... W końcu wchodzimy chyba do środka. Dobra, jesteśmy już w środeczku, ale coś nam się znowu dzieje. To promieniowanie nas jakoś chyba bardzo jednak przytłacza. Wcale się spociliśmy już chyba. O nie, co on robi? O nie, on już wymiotuje, to już go równo chyba zgina to promieniowanie. No i co? Zemdlał? Halo, panie, budź się, Marian. Dobra, obudził się. Na szczęście się jeszcze obudził, ocknął chłopak. Bo już myślałem, że będzie koniec gry. Dobra, ale jest okej. Co my tu mamy? Dobrze, że mamy tą lampkę, nie? Bo bez tej lampki... Trochę ciemno by było, więc lampka jest spoko patentem. Tu nic nie możemy ruszyć, tu nic nie możemy ruszyć. Dobra, co my tu mamy? O, tam widzę jakąś apteczkę, ale tego nie możemy otworzyć. Okej. Nie wiem, założę chyba tą maskę, bo wiecie, bo jednak w masce trochę lepiej się widzi. A tutaj tak jest pełno dymu, no to lepiej oddychać normalnie. Okej, co my tu mamy? Telefon. Jest jakaś karteczka.
Dyrektor Brichanow, okej. Okay. Lenina, okej. Okay. Drogi dyrektorze, przepraszam, że zwracam się z tak trywialną prośbą. W trakcie codziennych obowiązków pewnie umknęło panu, że poprosiliśmy o dostarczenie działających dozymetrów. Nowe jeszcze nie dotarły, a te, które mamy, nie działają lub mają zbyt mały zasięg. Oczywiście ufam, że nic złego się nie wydarzy i nadal będziemy dokładać wszelkich starań, ażeby w elektrowni było bezpiecznie. Jednak czulibyśmy się lepiej, gdyby na wszelki wypadek można było sprawdzić promieniowanie. Bardzo prosimy o rozważenie naszej prośby. No patrzcie, nie mieli prawidłowych tych dozometrów. No, to nie fajnie. Ej, wzięliśmy jakiś alkohol. Spoko, jakiś alkohol wzięliśmy. Co my tu jeszcze mamy? O, tu coś jest. Dobra, lecimy. To jest chyba ta druga strona tam do tej apteczki, nie? Dobra, pani weź to uderzaj, tu nasza siła się trochę kończy. Ten niebieski pasek to chyba nasza siła. Dobra. O nie, dlaczego to? Znowu to kłócanie mnie dobiło. Masakra. Ale dobra, nic się nie dzieje. Wiemy sobie tutaj. Także przez przypadek trzy apteczki już zużyłem. No, jestem dobrym. Jestem dobrym strażakiem. No, ale przynajmniej życia mamy na fukanie. Dobra, tnij to. Patrzcie, jaki łańcuch grubi, kurde, jedną apteczkę taki łańcuch. No dobra, idziemy dalej. W końcu trochę ciszy. Co tu? Nie, ja ukraińskiego nie bardzo. Nie czytam przynajmniej po ukraińsku, co my tu jeszcze mamy. Dobra, wchodźmy. Ej, patrz, taki kaloryfer miałem, bo taki w szkole. Nie wiem, może wy też macie taki w szkole, ale w szkole na pewno taki był. Dobra, idziemy, lecimy. Tutaj musimy wejść do szybu operacyjnego. A tutaj co jest? Przeszkoda. Okej, poczytajmy sobie o tym przeszkodach. Zobaczmy te przeszkody. Niektórych pożarów nie można ugasić, aby użyć normalnych środków. Przy użyciu normalnych środków. Źródłem pożaru przed tobą znajduje się pęknięta rura i tym samym jest to jeden z takich przypadków. W dalszej części gry być może znajdziesz alternatywny sposób na jego ugaszenie, ale teraz najlepiej znaleźć inną trasę. Dobra. Czyli inna trasa, bo tutaj pęknięta rura i nie możemy ugasić. Pewnie gaz się tu, wiecie, zapalił, ulatnia. To nie fajnie. Gdzie my tu możemy iść? Tu na górę, ok. Hops. I skakuj. Dobra, idę olo. Panie szybem wentylacyjnym, skakuj, skakuj wyżej. Hops. Dobra, wodę mamy. Tylko widzicie, wziąłem apteczkę, ale nie widzę, żeby ona nam się dopisała do tego, więc wydaje mi się, że pewnie dopiero dwie trzeba będzie wziąć i wtedy się dopiszą. Albo nie wiem, jak to działa. Dobra, jakieś promieniowanie tutaj. Ostre. Trzeba, a tu są chyba te beczki. Dobra, to trzeba szybko stąd przejść. Uf, no to te chyba te beczki, nie? Były tym... są napromieniowane. Albo z tego wentylatora leci. No dobra. Idziemy dalej. A gdzie mamy iść? Do zachodniego skrzydła. W dół czy? Tak, w dół, dobra. No to spadnijmy tam. Delikatnie, okej. Dobra, jesteśmy. Tu jeszcze widzę apteczunkę. A tu są jakieś radioaktywne też rzeczy. Dobra, wzięliśmy coś. A widzę, że nie dochodzi to. Dobra, tu możemy to skręcić. To chyba jest ta rura od gazu, nie? Tak mi się wydaje. Patrzcie, jaki power. Dobra, skręcił. Spoko. To ta rura się zakręciła. Okej, ale to chyba tutaj musimy gdzieś iść, nie? Dobra, otwieraj te drzwi. Do piętra z komputerami muszę dotrzeć, kurde, no to lecę tam. Dobra, to jest... Komputerki, tak? To tutaj były komputerki? Nie, tam na górę są komputerki, ale tu widzę, że znowu coś tu błyska. Kurde, mogliby tu powyłączać trochę tego prądu. Dobra, tu mamy szyb windy. Nie działa. Pewnie rozklepane, tak, pali się tam coś na dole. Tu mamy wiatrak i co tu, jakąś karteluszkę jeszcze. Fragment z rekomendacji Centralnego Komitetu Technicznego. Krótkie podsumowanie. Instrukcja przeprowadzenia testu bezpieczeństwa, aby sprawdzić, jak długo w przypadku sytuacji awaryjnej generator będzie wytwarzał dostateczną ilość energii, aby zapewnić sterowanie awaryjne reaktora. Scenariusz testu zakłada występowanie wypadku i przeprowadzenie wyładowania. Dojdzie do znacznego zmniejszenia mocy reaktora i zablokowania przy dostarczeniu do turbiny
generatora. Eksperyment zostanie przeprowadzony 25 kwietnia 86. No to chyba tak, chyba został ten eksperyment przeprowadzony i się chyba coś nie udało, albo nie dotrwał do przeprowadzenia tego. Nie dotrwało do przeprowadzenia tego eksperymentu. Dobra, lecimy sobie dalej. To my tu mamy popielniczka, papieroski palili na pewno, zdenerwowani byli. Dobra. Okej. Okay. Mieliśmy gdzie iść? Na górę gdzieś, tak? Dobra. A tam, ale to ja skoczę na dół najpierw. Zobaczę, co jest na dole. Może jakiś człowiek, wiecie, pomocy potrzebuje. Pożar jakiś tutaj trzeba ugasić. No, widzę, że tam się coś pali, ale dobra. Tu widzę, że mamy chyba apteczkę, ale nic w niej nie ma. Okej, okay. Nic w tej apteczunki nie było. Dobra, weźmy rurę, bo tu na pewno mamy coś do ugaszenia. Dobra. Gaś to gaś. Dobra, ugaszone. Dobra, czy po coś tu mieliśmy? Tak, tutaj są... Że tak ujmę steampack. Ej, dobra, bo tam nieskończony ogień. Dobra, który mnie też może jeszcze poparzyć. I tutaj coś mamy? Nie, tu pod schodami już nic, okej. Okay. Dobra, to w sumie tylko po apteczkę tu było. Na licie dopiero jedna nam skoczyła, a wzięliśmy już chyba trzy, więc tak jak mówię, to jest tak... nie wiem, czy tu nie ma rozgraniczenia na bandaże i na... jak to się nazywa? Na bandaże i na... I na właśnie takie do wstrzykiwania sobie. Patrzcie, a to nie wyleciało w powietrze, kurde, no. Jakie to, kurde, ładne te. Jaki Związek Radziecki, kurde, no. Nieźle. Dobra, gdzie my mamy iść? Wejść do szybu windy, a tutaj mamy... Nie, tu też mamy wejść do szybu windy, okej. Okay. Dobra, to lećmy tu, zobaczymy, czy tędy damy radę do szyby windów sobie wejść. Tędy nie damy, ale tu jest chyba... Okej, okay, tutaj nas nie było, myślałem, że tu byliśmy, dobra. No dobra, dobra. Tu mamy jakieś pomieszczenie. Kawka, herbatka, o, tu jest apteczutka. Dobra, super. To jest pomieszczenie z komputerami, patrzcie. No chyba chcieliśmy, że chcieli, żebyśmy tutaj weszli. No ale dobra. Okej. Okay. Do szybu windy. Tu też coś mamy. Jak widzicie, same zniszczenia wszędzie. No nie fajnie. Umywalka zniszczona, tu zniszczone. Halo, jest tu ktoś? Może tu ktoś wiecie? Jeszcze żyje. O, apteczka, przyda się. Warto sobie pozwiedzać. Wiecie, bo zawsze to więcej apteczek mamy. Dobra, ubikacja. Ja już grając z Dead Space'a, to ja już na ubikację uważam, bo w Dead Space'ie zawsze, kurde... O, i tu mamy chyba bandaż. Bandaż nam nic nie daje, ale bandaż nas chyba leczy tak, o, wiecie? Dobra, wchodzimy na tą windę do tego szybu nieszczęsnego. Dobra, jesteśmy. Gdzie my mamy wejść? Tam na dół. Okej. Okay. Dobra. Gdyby się udało. Tu jest drabina w ogóle. Nie wiem, czy tam na dół chyba aż tak nie możemy zejść, nie? Dobra, czy możemy na tą drabinę podejść? Tak. Okej. Okay. Dobra, panie, schodź tą drabiną. Wiecie, ja to tak ostrożnie robię, nie? Dobra, gdzie my mamy? Tutaj. Okej. Okay. Można tu skoczyć? Można. Dobra. Patrzcie, jaki to jest, kurde, strażak, nie? Dobra, panie, skocz też tutaj. No i super, dobra, przeszlimy. Napełnimy sobie wodę. Bo już trochę wody nam ubyło. Dobra, pięknie. Spoko, że jest tyle wody, naprawdę. Dobra, tu mamy też bandaże. Tu sobie bandaż weźmiemy, ale tak mówię, to on chyba nic nie daje. Albo ja o tym nie wiem, może nie w tej wersji. A, dobra, gdzie my możemy? Tu nie możemy. Musimy wyjść na zewnątrz. No dobra. A nie chcesz na zewnątrz? No to lecimy na zewnątrz. Nie wiem, jak długie jest to demo. Tak przewiduję pewnie z półtorej godzinki. No i super, dobra, rura wyciągnięta. Dobra, ale pożaru tu na razie nie ma. Tu rurę weź, panie, schowaj. Być może tą maskę też zdejmij, bo może... Będzie ci się lepiej, nie. Chyba wszystko zadymione, bo jednak pokazuje mi cały czas, żebym założył tą maskę. No dobra, to ja ją założę.
Tak mi pokazuje przynajmniej. Dobrze, że na razie nie mamy funkcji, wiecie, wymiany jakichś filtrów w tej masce i tak dalej, więc może to dojdzie z czasem. Spoko by było, jakbyśmy musieli też, wiesz, filtry, wiecie, filtry wymieniać. Dobra, jesteśmy gdzie? Tutaj. Gdzieś. Tu jeszcze nas nie było. Okej. Okay. Nie, wygląda, że tu byliśmy. Dobra, ale tu chyba nie mieliśmy wejść, nie? Musimy się wspiąć na wyższy poziom. Okej. Okay. Czy my tu mamy jak wejść? A, tędy trzeba było do góry skoczyć. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra, czyli tam do drzwi nie musieliśmy iść. Dobra. Skoczyliśmy. Panie Marian, chodź tutaj. Dobra, wysoko, wysoko, idzie tu, tak? Powiem wam, że jesteśmy mega ekstremalnie wysoko, ale widzę, że miasto się jeszcze świeci. Także nie jest chyba aż tak źle. Dobra, wskoczył. Ta deska mi przeszkodziła, ale skoczył. Udało mu się skoczyć. Dobra, tu widzę, że chyba się już chłodziwa zatrzymały od reaktora. Mechanizmy, okej, poczytajmy sobie o mechanizmach. Gdzie my tu mamy? Mechanizmy, mechanizmy, tutaj. Zdaje się, że drzwi przed tobą mają mechaniczny zamek i nie można ich otworzyć. Być może pobliski generator stanowi źródło ich zasilania, ale najpierw musimy go włączyć. No dobra. Lampeczka. Sprawdźmy. Czyli te drzwi, tak? Musimy włączyć generator. Ja nie wiem, jak to tak pierdyknął jeden generator, to ja nie wiem, czy ja bym chciał włączyć tutaj kolejny generator. Szczególnie, że widzicie, ile tutaj przycisków. Okej. Okay. Sprawdźmy, jak włączyć pobliski generator. Tu mamy coś, tu mamy zejście. Dobra, ale tu nie możemy zejść, tu są gruzy wszędzie. Dobra, tu widzę apteczka, czyli i bandaż, i nasza ta strzykaweczka. No dobra. Odkręćmy to. Nie możemy, patrzcie. To ciekawe, gdzie tu będzie ten generator, który my musimy otworzyć. Dobra, może gdzieś będziemy mogli wejść wyżej. Bo tutaj nie widzę też czego, co mógłbym nacisnąć. Okej. Jakieś pomiary. O, panie. Te drzwi sobie otworzymy. Nie wiem, to chyba drzwi są na zewnątrz mimo wszystko. Tak, to są też drzwi na zewnątrz. Może faktycznie tędy trzeba było pójść. Okej, skocz tu. Dobra. Dobra, jest okej. Nie ma tragedii, skoczył. Tu po notatkę tylko. Dimitri Lebiedew. Okej. Będziemy postępować wedle rozkazów. Ale odradziłbym przyspieszenie kolejnego testu. Zdaje mi się, że chcą przeprowadzenia eksperymentu za wszelką cenę i jak najszybciej. Dyrektor instalacji Duga 2 w Czarnobylu używa swoich wpływów w Moskwie. Konsultowałem się z doktorem Berezowskim, specjalistą od nuklearnej energii, którego znam od dawna. Zwrócił uwagę na liczne błędy w systemie bezpieczeństwa. Niestety jego wysiłki na rzecz powoływania komisji zostały zignorowane. No, tak standardowo, zawsze się tak zaczyna, nie? Ignorują wszystkie te bezpieczeństwa, a później się dzieje, co się dzieje, niestety. Dobra, co my tu mamy? Tu jest chyba ten generator, okej. Czyli dobrze poszliśmy. Już myślałem, że nie. Mam nadzieję, że chłopak aktywowałeś to, co należy aktywować. Teraz pytanko, czy my możemy tutaj sobie spać na przykład i tam pójść? Spoko by było, ale sprawdźmy. Dobra, zeszliśmy. I gdzie my jesteśmy? A, dobra, czyli chyba dobrze jesteśmy. O, teraz się na zielono świeci. No i widzicie. No i teraz można to włączyć. No ale taką agresją, panie, z taką agresją bić guzik. Dobra. Otwierałem się? Otwierałem się. Już myślałem, że się nie otworzą. Dobra, otwierać się. Tak słabo coś, no ale dobra. Nie, no powiem wam, że to nawet tu tam tyle zniszczeń, to i tak to działało, że ta elektronika tu zadziałała. Na szczęście. Unikaj impulsów reaktora i dotrzyj do górnych poziomów. No dobra.
No dobra, ale jak my mamy unikać tych impulsów, co schować się tylko za jakąś przeszkodę? No ale zobaczymy. Uszkodzony reaktor emituje ciepło i promieniowanie, ale nas gnie. Okropnie nam życia zabrało. Chciałem się schować, bo bym zginął, czytając to. Dobra, patrzmy, że teraz nam się uda. W postaci regularnych impulsów jasnego światła. Przebywanie na zewnątrz w trakcie ich emisji wyczerpuje wytrzymałość i punkty życia. Wykorzystaj swoje otoczenie i poszukaj osłon, aby przedostać się na drugą stronę hali. No dobra, trzeba się uleczyć przez to. Dobra, czyli nie możemy być na zewnątrz, tak? Wtedy, z tego co zrozumiałem. Dobra, dwa. O dobra, leci. Leci impuls. Patrzcie, jaki impuls jasny leci. No dobra. Dobra, biegniemy na pełnej, bo ja nie wiem gdzie i nie wiem jak. Mamy ogień. Gaś ten ogień. Dobra, jeden ugaszony. Gaś, panie, drugi, bo to zaraz ten impuls pewnie gdzieś będzie. Nie wiem, jak często te impulsy lecą, nie? O, leci chyba teraz. Dobra, zbiorniczek trzeba wymienić. Dobra, lecimy na górę. Na górę, czyli tu, tak? Okej. Okay. No i nie złapał się. Czemu on się nie złapał? Hopie, hopie. Dobra, ale chyba tu i tak mieliśmy iść. Szczerze mówiąc. Dobra, napełniaj to. O, impuls, impuls, chowaj się, panie. Dobra, tu nam chyba nic nie robi ten impuls w tym miejscu. Na szczęście. To lecimy dalej. Oczywiście ja nie wiem gdzie, nie? Patrzcie, tu reaktor jest, kurde, ale... Dobra, schowajmy się, bo... Bo chyba kolejny impuls zaraz będzie. Jak my tu mamy, gdzie my mamy podejść? Do górnych pomostów, no dobra. Kiedy impuls będzie? Teraz, tak? Okej. Okay. Patrzcie, jaki impuls, kurde, ale grzeje. Dobra, po impulsie. Teraz pytanko, gdzie my mamy wyjść? Bo tutaj nie mogę wyskoczyć. Ale tam chyba też nie mogę zejść. Dobrze byłoby się tu przedostać. Okej, okay. Czyli tu mam się przedostać. Czemu on nie chce skakać? Czasami jest tak, że on nie chce skoczyć tak, jak się powinno skoczyć. Więc wiecie, rozumiecie. O, impuls leci. Auć, trochę nas pali ten impuls, trochę za długo. Uła, ostry. Dobra, skończył się. Powiem wam, że często szybko są te impulsy. I on nie chce biegać czasami. Ja nie kumam tego. Okej, bo to trzeba chyba tylko raz shift nacisnąć, a nie... Okej, dobra, tam doskoczymy. Dobra, doskoczyliśmy. No i... Tutaj, tak? Dobra, lećmy, bo ten impuls zaraz tam kolejny skok. O, spadliśmy. Ha. No nie fajnie, od początku? O, fajnie, no dobra. Dobra, schowajmy się. Nie, no powiem wam, że strasznie szybko się tu ginie. W sensie... No, w sensie wiecie, rozumiecie. Nie będę komentował, jak szybko się tu ginie. Wystarczy gdzieś spać nieodpowiednio. Dobra. Chłopak tutaj, hops. Wydaje mi się, że jak naciśniemy raz shift, to on tak... Wtedy biegnie, a jak naciśniemy drugi, to wtedy nie biegnie. O, ale mnie zjada. Ała! Schowaj się, nie mam gdzie się schować, kurde, przed tym impulsem tu. Chyba tu. Kurde, no muszę apteczkę użyć. Trochę mnie ten impuls przyznać. Dobra. Dobra, dostał się.
Obie, ale tu kurde skradanka jest ostra, powiem wam. Dobra, tutaj. Mam nadzieję, że dobrze idę. Czekajcie, bo impuls leci. Muszę się zakitrać gdzieś. Czy tu coś mi daje? To tak, dobra, osłona tu działa. Jakoś często te impulsy teraz tutaj chodzą. No dosyć ostro szybko. Dobra, czy my mamy skoczyć? Tam, okej. Okay. Niech tak będzie. No i gdzie teraz? Tam na dół, dobra. Dobra, dobra, lecisz, Marian, lecisz. O, nie, na dół nie. O, jest. Ała. Lecimy dalej, spadliśmy z wysokości, złamaliśmy nogę, ograniczyliśmy sobie prędkości ruchu i tak dalej, także no mam nadzieję, że no, że będziemy jakoś to, uda nam się przejść. Urazy, dobra, poczytajmy sobie o urazach. Twoja postać ma złamaną nogę, szczegóły stanu można sprawdzić w menu kołowym. No dobra, dobra, dobra. Oznacza to, prędkość ruchu jest ograniczona, punkty życia ograniczone. No dobra, maska gazowa została uszkodzona i nie będzie tak skuteczna. Dobra. Okej, no ale patrzcie, jak tutaj, kurde, ten reaktor się świeci. Trochę słabo. Powiem wam, że pierdyknęło równo. No ale to już na ostatnim mówiłem też, że pierdyknęło. Dobra, czy my się tutaj damy radę w ogóle? No panie, nie możesz tu wyskoczyć? To co, to ja mu tutaj wyskoczyć, a on nie może? Okej. Może od innej strony byśmy podeszli, zobaczmy. Dobra. Z której strony byśmy mogli tam skoczyć? Stąd? Tędy? Kurde, no, ja nie wiem, czy on ze złamaną nogą to on taki skok wykona? Patrzcie. Czy wy ze złamaną nogą byście taki skok wykonali? Ja nie wiem właśnie, czy to jest... No, nie wiem, czy tędy ze złamaną nogą. Bo tutaj spadliśmy, tu mieliśmy iść, tu też mieliśmy pójść. No ja nie wiem, no ale na ten moment sobie popatrzmy. Może nie trzeba tam skakiwać, może uda nam się tędy przejść. O, dobra, udało nam się. To nie wiem, czemu oni tu zrobili, żeby tutaj wskoczyć. Okej. Dobra, ale my musimy się tutaj dostać. No dobra, dobrze, że była jakaś inna droga też. Całkiem sympatycznie. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj na górę rurami możemy pójść, albo tutaj mam też... okej, ale co tu jest na górze? Ja sobie tędy podejdę, zobaczę jeszcze. Wiecie, ze złamaną nogą damy radę, nie? Sprawdźmy tutaj, czy coś tu jest, czy tutaj można gdzieś wyjść. Chłopak może tu wyskoczyć na rury. Nic tu nie ma, patrzcie. Okej. Wyglądało, jakby coś tu było. Znaczy, jakby jakaś znajdźka chociaż była, no ale niestety nic tam nie ma, nie mogliśmy tam wyskoczyć. Jesteśmy wysoko, powiem wam. Bardzo wysoko, reaktor się mieni, że tak powiem. Czy my tu możemy wyjść? Tak, dobra, idź panie. Wszystko nam obniżyło i życie, i dobra, biertem. Będziemy wodę czalać, trzeba gasić te pożary. Dobrze, że mamy wodę, nie? Bo nie wiem, co byśmy zrobili, jakbyśmy wody tu nie mieli. Ale na szczęście mamy. Dobra, pożar pierwsze ten ugaszone na tym miejscu. Dobra, czy my tu mamy jakieś mniejsze pożarki? Jeszcze tak. Także te mniejsze też sobie ugasimy. Dobra, no i jeszcze ten trzeci. Jeszcze wodę mamy, ale już niedużo, więc wymieńmy sobie butle. No dobra, tu mamy do napełniania wody. Super, nie widziałem, ale spoko, że jest. Dobra, zgaszony. Idziemy sobie, napełnimy tą wodę. Dobrze, dobrze, tak jak mówiłem już wcześniej na poprzednim odcinku, dobrze, że to działa mimo wszystko. Także jest okej, patrzcie, jak tutaj, jakie to łuny robi tutaj wielkie miasto, też tam kurde niby.
No zachwyca mnie, zachwyca mnie ten, zachwyca mnie piękno tej gry, nie? Bo naprawdę jest ładna. My już na dachu, szczerze mówiąc. Tutaj mamy bandaż. No i tyle, tak? Z naszej tego, czyli bandaż. Dobra, wychodzimy. Jesteśmy coraz wyżej, już na dachu, komin tutaj. Okej, okay. I od dachu możemy sobie wejść pewnie. Ja bym chyba tego nie otwierał, kurde. Chłopie, tam jak ci szczeli ci gorąco z tego, to... Uła, ktoś tam chyba leżał. No właśnie. Chyba im się nie udało. Byli ci technicy, tak? Których mieliśmy uratować. Chyba ci technicy nie bardzo dali radę. On też już tak, nasz kolega, trochę go słabi. O nie, nie jest jeszcze świadomy chyba tego promieniowania, które przyjmuje właśnie na siebie cały czas. Są te wskaźniki, takie mierniki Geigera, tak? Które... które pokazują promieniowanie, tak? Tylko, że te wskaźniki niestety miały tylko jakąś tam określoną wartość. 5000 i więcej nie pokazywały, nie? A tak naprawdę było dużo więcej. Aha, i to już by był koniec tego, powiedzmy, tego tego demka. Bardzo fajne, bardzo przyjemne, bardzo przystępne demko. No, myślałem, że troszeczkę dłuższe, że tak z półtorej godzinki, ale no 50 minut jakoś tam pewnie. Więc nie jest źle, nie jest źle. Fajnie, fajnie, bardzo mi się podobało. Jestem ciekawy, co tam będzie. Co tam będzie i zobaczymy, no zobaczymy. Mam nadzieję, że to jakoś za niedługo albo za jakiś czas będzie wydane. Także miejmy nadzieję i trzymam kciuki, żeby to deweloperom poszło bardzo dobrze. Okej, okay, dobra. Myślę, że to będzie wszystko na ten moment. Także trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, cześć.